Poprzednią sesję zakończyliśmy modlitwą, usługiwaniem i proszę mi powiedzieć, ile osób podjęło decyzję, aby pojednać się z Jezusem, oddać Mu swoje serce. Podnieście do góry rękę. Popatrzcie się dookoła, oddajmy chwałę Jezusowi. Halleluja. Chwała Bogu. Z własnego doświadczenia powiem i myślę, że tu się wielu ze mną zgodzi, że nie ma lepszej decyzji jak ta. Kiedy oddajemy życie Jezusowi, dajemy to w najlepsze ręce. I moi drodzy, ten wykład będzie dotyczył dbania o swoją wolność. A więc w jaki sposób żyć na wolności. Jakiś czas temu chodziłem do więzienia i usługiwałem osadzonym ludziom w więzieniu. I w pewien sposób oni mieli takie bardzo takie mityczne wyobrażenie, jak to jest na wolności. I tak będzie cudownie, jak stąd wyjdziemy. Wreszcie wyjdziemy z tego miejsca, będziemy już tak na wolności, tak na wolności. To słowo tak padało dziesiątki razy. I niektórzy z nich z tej wolności szybko wrócili z powrotem za kratki. Bo wiecie, nie sztuką jest wyjść na wolność, ale sztuką jest żyć jak człowiek wolny. Dlatego chciałbym tym wykładem, tym czasem, tym zwiastowaniem zachęcić nas do tego, abyśmy dbali o swoją wolność. Każdy z nas, który uczynił Jezusa swoim Panem, który rozprawił się ze swoim grzechem, został wyprowadzony na wolność. Jezus powiedział, że jeżeli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A więc musimy o to zadbać. Chciałbym jako taki tekst wprowadzający odczytać fragment z listu Pawła do Rzymian, rozdział 6, od wiersza 8 do wiersza 14. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy że też, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie ma, już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. To jest bardzo ważny tekst i myślę, że wielu chrześcijan nie do końca temu fragmentowi wierzy. Ten fragment mówi o tym, że grzech nad nami panować nie będzie. To znaczy my będziemy panami nad grzechem, nie na odwrót. Ten tekst mówi o tym, że w tym dziele panowania nad grzechem my odgrywamy, Boże dzieci, decydującą rolę, ponieważ to my decydujemy, czy oddamy swoje członki grzechowi na oręż, czy też nie. A więc decyzja jest w tym momencie w naszych rękach. Dlaczego? Dlatego, że już grzech nad nami nie panuje. Nie jesteśmy nim zniewoleni. Dopóki byłeś jego niewolnikiem, robiłeś, co on chciał. Ale kiedy przyjąłeś wolność w Chrystusie Jezusie, stałeś się Bożym dzieckiem. Biblia mówi, że to ty panujesz nad grzechem. To ty masz wolę i masz możliwości i moc sprzeciwić się grzechowi i zwyciężyć. I moi drodzy, dzisiaj będę mówił o tym, abyśmy dbali o swoją wolność. I chciałbym właśnie powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Żeby tą wolność utrzymać, powinniśmy znać przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, winniśmy znać całe bogactwo zbawienia, jakie mamy w Chrystusie. A po drugie, powinniśmy znać taktykę wroga, naszego przeciwnika, który choć pokonany, ciągle próbuje nas atakować i kąsać. I z autopsji, z doświadczenia, ze służby pastorskiej, z 20 lat chrześcijaństwa nauczyłem się jednej rzeczy. Wiecie, wydaje mi się, że w duchowej walce o przemianę umysłu, naszego umysłu, a co za tym idzie naszego postępowania, nie tak bardzo wielką rolę odgrywają zewnętrzne okoliczności, ile nasza prawdziwa chęć przemiany. Przypuszczam, że
Niektórzy chrześcijanie szybko sobie odpuszczają pewne rzeczy, albo nawet ich nie podejmują. I wydaje mi się, że właśnie nasza chęć i wola zmiany jest tym pierwszym elementem, który pozwala nam zwyciężać. A więc przejdźmy teraz do bogactwa zbawienia. Kiedy mówię zbawienie, z czym kojarzy się tobie to słowo? O czym wtedy myślisz? Najczęściej, najbardziej popularnie to jest tak, że kiedy mówimy o zbawieniu, to myślimy o czasie kiedyś tam po śmierci. A więc jak już odejdę z tego świata, no to wtedy będę z Panem, będę zbawiony i będzie fajnie. Natomiast pewnie niektórzy z was wiedzą, myślę, że większość, że zbawienie nie rozpoczyna się po naszej śmierci fizycznej, ale rozpoczyna się w momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo dla Boga. To jest początek naszego zbawienia. Kolejny raz dzisiejszy fragment, to będzie chyba jakiś fragment przewodni. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, i ten sam list mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. A więc zbawienie rozpoczyna się od momentu nawrócenia, stania się Bożym dzieckiem i trwa. A więc zahacza ono o czas ziemski i czas oczywiście wieczności. I moi drodzy, nie wiem, na ile wam się w ogóle kojarzy, co zbawienie w sobie zawiera, jakie ma bogactwo. Prawdopodobnie wielu z nas na tym miejscu, kiedy decyduje się wybrać operatora komórkowego, ogląda oferty, przegląda różne promocje, ponieważ i bardzo często jest tak w tych sieciach, że nowi klienci otrzymują takie specjalne pakiety. To za darmo, tamto za darmo, tu ileś minut, tam ileś czegoś. A więc jest taki pewien pakiet powitalny po to, żeby klient cieszył się, że podjął dobrą decyzję. Akurat ja mam pecha, bo powiem wam, że ile razy sobie odnowię sobie abonament. 3 dni później w telewizji jest lepsza oferta. I mówię, a ja podpisałem na 3 lata. Masakra. Dlatego jak już jest reklama telefonów, to nie patrzę. No ale cóż, w każdym bądź razie nowi klienci otrzymują taki pakiet powitalny. Człowiek się cieszy, zadowolony, chodzi, że ma takie różne rzeczy. Tak naprawdę za wszystko musi zapłacić, bo i tak to ma tam wliczone w koszty, ale cieszy się. I wiecie, kiedy my przychodzimy do Pana Boga, jest bardzo podobnie. Bóg nam też daje na starcie pakiet powitalny, nazwany zbawieniem, z tą różnicą, że w tym prezencie nie ma żadnych małych druczków, nie ma nic do zapłaty, po prostu on jest dany całkowicie darmo. I dobrze jest zajrzeć do tej paczki, co w tym jest. Bo gdybym powiedział, czy zapytał ciebie, i co z tego, że jesteś zbawiony, co to znaczy, to co byś powiedział? Nie rozpakowałem. No właśnie, jestem zbawiony, no i chwała Panu, i tak jest dobrze, bo jestem zbawiony. No bo gdybym nie był, to bym był smutny, a tak jestem, to i takie wiecie, gadanie w kółko o niczym. Dlatego my dzisiaj sobie zobaczymy do tej paczki, co jest w środku, co jest bogactwem zbawienia, które możemy już teraz jako Boże dzieci doświadczać, a potem cieszyć się w tym wieczności w zupełnie nowy i pełniejszy sposób. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 2:8-9, wspaniały werset pokazujący nam tę prawdę, że Bóg dał nam wspaniały pakiet całkowicie za darmo. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A więc Bóg daje nam całkowicie za darmo ze swojej cudownej łaski pakiet zwany zbawieniem. Co jest w środku? Po pierwsze, w tym pakiecie na pierwszym miejscu jest społeczność z Bogiem. W wielu miejscach w Biblii, nie będę teraz ich cytował, napisane jest, że jako Boże dzieci mamy wolny dostęp do tronu łaski. W każdej chwili. Nie tylko w specjalnych budynkach, na specjalnych spotkaniach, ale gdziekolwiek jesteśmy, droga do tronu Ojca jest otwarta. List do Efezjan nazywa nas wręcz domownikami Boga. Domownik to ktoś, kto ma te same prawa, co właściciel domu. Jest częścią rodziny. Kiedy jesteś u kogoś w gościach,
to wiesz, że jesteś gościem, wiesz, że tam nie mieszkasz na stale, nie przebywasz, wiesz, że musisz siąść tam, gdzie ci każą i raczej niemiło by to było, gdybyś nagle zrobił przegląd wszystkich szafek, co mają w domu i w lodówce i tak dalej. Dlaczego? Jesteś gościem. Ale kiedy jesteś domownikiem, wszystko, co jest w domu, jest do twojej dyspozycji, jest twoje. A więc mamy z Bogiem społeczność. Jesteśmy Jego prawdziwymi dziećmi. Biblia mówi, że On nas ukochał pełną miłością i jesteśmy Jego prawdziwą rodziną. Dlatego prawdziwe Boże dziecko nie powinno, nie może czuć się jak sierota. Bóg jest moim Ojcem. Kimś, kto mnie kocha. Pierwszy list Jana 3:1 mówi tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani Bożymi dziećmi i co? I nimi jesteśmy. I nimi jesteśmy. Nieraz jak słucham różnych wypowiedzi Bożych dzieci, to mam trochę inne odczucia. To tam jakby było napisane, zostaliśmy nazwani sierotami Bożymi i nimi jesteśmy. Ale jesteśmy Bożymi dziećmi. Bóg o nas nigdy nie zapomina. Efezjan 2:18 mówi tak. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Pierwszym owocem, pierwszą rzeczą, rzeczą najważniejszą w tym pakiecie zwanym zbawienie jest możliwość osobistej, bliskiej relacji z Ojcem. Jak to się odbywa? Poprzez modlitwę. Poprzez czas chwały, uwielbienia, czas słuchania Boga, mówienia do Niego, przebywania z Nim, bycia. Dlatego ja osobiście od kilku już ładnych lat unikam takich stwierdzeń. Muszę się pomodlić albo muszę czytać Biblię. Zamieniłem to na chcę się modlić i chcę czytać Biblię. Nie jestem niewolnikiem, jestem Bożym dzieckiem i to jest przywilej móc z Bogiem mieć społeczność. Tak jak mówiłem dzisiaj kilka razy, On nas przeznaczył dla siebie do synostwa, a więc do bliskiej relacji. Dlatego zachęcam, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj podjęli decyzję, aby należeć do Jezusa, aby za Nim iść, abyście tą intymną relację w modlitwie z Nim coraz bardziej budowali. Nie tłumaczmy się nigdy, że nie mamy czasu. To jest czas, to jest rzecz numer jeden. To, co zauważyłem w swoim życiu, że kiedy brakuje mi czasu na modlitwę, to cały dzień jest taki brakujący, brakuje ciągle na coś czasu. I to już nieraz sprawdziłem i dla mnie to jest sygnał, o chłopie, trzeba wrócić w pewne miejsce, do komory. Kiedy się ten dzień zacznie od modlitwy, od relacji z Panem, wszystkie rzeczy się układają. Doba ma dla wszystkich 24 godziny. Dla każdego z nas. Ale kiedy my ten czas Bogu oddamy, On nam pomoże go dobrze ułożyć. On jest kochającym Ojcem, który chce z nami mieć relację. Jego prezentem, największym prezentem jest Duch Święty. Pamiętacie, kiedy Jezus odchodził, powiedział, oto ja odchodzę, a dam wam Pocieszyciela, aby był z wami? Jak? Na wieki, na zawsze. Czy w takim razie, jeżeli mam Ducha Świętego, który mieszka we mnie i jest ze mną na zawsze, kiedy mogę powiedzieć, że Bóg mnie opuścił, że czuję się samotny i czuję się źle? Nie ma takiej opcji. W innym fragmencie Jezus mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia czasów. Nie wiem, na ile wierzymy temu słowu, ale kiedy Jezus mówi przez wszystkie dni, to znaczy jest z nami w dniach dobrych i trudnych. Dobrych i złych, łatwych i ciężkich. Jakoś tak się składa, nieraz sam tak myślałem, że jak ja się czuję dobrze i mi jest fajnie, to znaczy, że Bóg jest ze mną, a kiedy mi jest ciężko i źle, to tak jakby Go nie było. Niektórzy się modlą, Boże, czemuś mnie opuścił. Nie ma bardziej heretyckiej modlitwy dla chrześcijanina, bo On dał Ducha Świętego, aby był z nami na zawsze. Jeżeli jestem Bożym dzieckiem, jestem świątynią Ducha Świętego i On we mnie jest. Niezależnie jak się czuję, dobrze czy źle. Słuchajcie, to jest kwestia wiary, a nie uczuć. W naszym kraju jest wielu chrześcijan meteopatów. Wiecie, to są ludzie, którzy działają na pogodę. Jak jest szaro, buro i smutno, nic nie ma sensu. A nie wiadomo, czy w ogóle dobrze, że wierzę.
a czy ten Bóg w ogóle mnie słyszy, a jak słońce wyjdzie nagle, wszystko jest piękne. Aleluja, chwała Panu, zdobędziemy Polskę dla Jezusa. Śnieg spadnie, wiatr zawieje, już. Ach. Nie działamy w emocjach. Wiara mówi bardzo wyraźnie. Są mi bardzo wyraźnie, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca czasów. Pamiętaj o tym. Nigdy z nas nie jest sam. I mamy tego Ducha Świętego. Pan go dał i powiedział, żebyśmy się nim nieustannie napełniali. W jaki sposób? Przez pieśni, psalmy, rozmowy, przez taki czas jak teraz. A więc zapragnijmy właśnie tej społeczności, dbajmy o tą społeczność. Bóg chce naszych serc, nie tylko naszych słów. Pamiętam jak jakiś czas temu, jak przyjechałem do Świdnicy, do zboru, miałem taki zwyczaj i mam, żeby rano się modlić do Pana, w niedzielę to szczególnie, bo to nabożeństwo. I pamiętam którejś niedzieli tak znowu sobie stanąłem do modlitwy, nabrałem powietrza w płuca i na oddechu, Panie Boże, ta, i wiecie, taki chrześcijański różaniec. Klepiesz coś, nie wiesz co, ale pomodliłeś się. I w pewnym momencie, to było niesamowite doświadczenie, usłyszałem głos, zamilcz. Myślę tak, ja się modlę, nie? Tu głos, zamilcz. To był Duch Święty. Zamknij się na chwilę. I taki byłem naprawdę z tym jakoś tak zaskoczony i za chwilę taki głos, co naprawdę chcesz mi powiedzieć? Wiecie, to było takie jakby poczepanie, bo my nieraz czepiamy się różnych tam wyznań, że mają różańce i że klepią, ale jak słucham nieraz, Boże, moich braci i siostry, to tak jakby mieli też różaniec. Bo tak co spotkanie, to samo się modlą. To czym to się różni? Rozumiesz? Tu nie chodzi o to, żeby się pomodlić, pogadać, powiedzieć. Tu chodzi o to, żeby się spotkać. I Pan mnie zatrzymał, co chcesz mi naprawdę powiedzieć? I dopiero wtedy jakoś tak się otrząsnąłem. Aha, mówię, a czego ty, Panie, nie wiesz? I zacząłem wtedy dopiero modlitwę. Przebywania w Jego obecności. O to właśnie chodzi. Mieć społeczność z Bogiem. Jak byś się czuł, kiedy masz syna czy córkę i załóżmy codziennie rano twój syn i córka przychodzi, puka do drzwi, ty otwierasz drzwi, a tą w progu. Witaj, mamo, kocham ciebie bardzo. W ogóle wszystko jest fajnie, czuję się dobrze, cześć. I na drugi dzień, witaj mamo, czuję się dobrze, wspaniale, no to miłego dnia, cześć. Na trzeci dzień, to ja bym chyba wziął go za sweter, go wciągnął, wejdź na chwilę. My tak się modlimy. Mówimy tak, modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. I najczęściej się kończy monologiem z naszej strony. Nagadamy się i Pan przychodzi, mówi, dam mu odpowiedź, patrzy, gościa nie ma już, bo się nagadał i poszedł. Jak to jest rozmowa, daj Bogu czas i szansę, żeby ci odpowiedział. Aha, tu nie chodzi, żeby pogadać sobie, tylko spotkać się z świętym. W jaki sposób? On mówi przez swoje słowo. On mówi przez jakieś natchnienia, przez jakieś myśli. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj Boga, co chce do ciebie powiedzieć. Daj mu szansę chociaż. Dobry pomysł? A więc Bóg chce, abyśmy mieli z Nim społeczność, przebywali w Jego obecności. Oczywiście, kiedy to mówię, to w niektórych głowach jest, no ale ja nie mam czasu siedzieć godzinę. A czy ja coś mówię o czasie? Czy ja mówię coś o godzinach? Wyznacz pewien czas dla Pana i naucz się tego przebywania z sobą. I można zacząć od 10 minut na początek, od 5 minut. Ale wiesz, potem ten czas się będzie sam poszerzał. Tylko miej jedną zasadę. Niech to będzie stały priorytet w twoim życiu. Na pierwszym miejscu. Dlatego dobrze jest się modlić rano. Kiedyś jedna siostra mówi, bracie, ale ja rano jestem nieprzytomna, mogę się modlić wieczorem. Czy to dobrze? Ja mówię, a czemu nie? Módlcie wtedy, kiedy jesteś najbardziej aktywna. Zauważyliście, że Bóg stworzył słowiki i sowy? Słowiki czwarta rano już śpiewają, a sowy śpią. Ale kiedy śpią słowiki, sowy się budzą.
Być może masz usposobienie sowy. Nie szkodzi, módl się w nocy. Bogu to wszystko jedno, kiedy ty się pomodlisz. Wiecie, kiedy byłem w Australii, to była taka ciekawa rzecz, bo tam jest czas jakby trochę prędzej, co nie? Tam my mieliśmy nabożeństwo o 10 rano, a w Świdnicy wszyscy jeszcze spali. I tak wiecie, z perspektywy ziemskiej, no to tam jest różnica, ale patrząc na ziemię z boku, z góry, na ten mały globusik taki, jak się kręci, no to tak naprawdę jakie ma znaczenie, która to jest przedziałka czasowa? Żadnego. I tego samego dnia w niedzielę żeśmy się modlili w Sydney, uwielbiali Pana, a za kilkanaście godzin obudziła się Świdnica, bo był poranek u nich i też się modlili. I tak sobie kiedyś pomyślałem, o co tu toczyć wojnę, o szabaty? Z Bożej perspektywy? Kiedy naprawdę jest szabat? Ten w Sydney, czy ten w Polsce, czy ten gdzieś jeszcze indziej? Rozumiecie? Jest inna perspektywa. Jeżeli popatrzymy na te rzeczy z Bożej perspektywy, na całość, to trochę to nabiera innego znaczenia. Dlatego jeżeli ciężko ci się dzień rano modlić, nie masz czasu, bo wstajesz do pracy wcześniej, znajdź sobie czas wieczorem. Wszystko zależy od twojej chęci i woli, tak naprawdę. Zgodzimy się z tym? Ja wiem, że my, charyzmatyczni chrześcijanie, wszystko lubimy na Boga zepchnąć, żeby On zrobił za nas. Ale tak w tej księdze nie jest napisane. Bóg robi swoje, a my musimy zrobić swoje. Tak? Samo się tutaj coś nie wydarzy. A więc społeczność z Ojcem to jest numer jeden, do którego nas Bóg powołuje. Po drugie, w tym pakiecie zwanym zbawieniem mamy pojednanie z Bogiem. Chcę tutaj powiedzieć taką ważną rzecz. Na krzyżu Golgoty zostały przebaczone wszystkie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, umarł za grzechy tych, co byli przed Nim, tych, co żyli razem z Nim i tych, co będą po Nim. Umarł za wszystkie grzechy. Dzięki temu ty i ja możemy być pojednani. Czy wiesz, że z perspektywy krzyża wszystkie nasze grzechy były przyszłe? Gdybyśmy się cofnęli w czasie i stanęli koło krzyża i pomyśleli o ludziach z 2015 roku, to była przyszłość, która nie wiadomo kiedy się wydarzy, ale my w niej żyjemy. A więc Jego ofiara dotyczyła wszystkich ludzi. Jesteśmy z Nim prawdziwie pojednani. Co to znaczy? Bóg na nas się dłużej nie gniewa. Ofiara została złożona. Jestem Jego dzieckiem. Nie musimy walczyć o błogosławieństwa, bo Ojciec nam je daje. List Ewangelii Świętego Jana mówi, że On każdego dnia posyła łaskę za łaską. To, co mogę zrobić, to tylko to przyjąć. Co więcej, między nami a Nim nie ma już żadnych przeszkód. Jest tylko jeden pośrednik. Jak to dobrze, że ode mnie, jako od pastora, już nie zależy pośrednictwo. Ja byłem kiedyś pośrednikiem jako ksiądz między Bogiem a ludźmi na wzór Starego Testamentu. I niech się ksiądz pomodli, niech ksiądz złoży ofiarę za tego, za tamtego, za siamtego. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jezus Chrystus. Każdy do Niego przychodzi w każdej chwili. Zbawienie człowieka nie zależy od innego człowieka. I jako pastor nieraz mówię tak, trochę przekornie. Ktoś mówi do mnie, niech się pastor za mnie pomodli. A ja mówię, a módl się sam za siebie. Ja się mogę o ciebie pomodlić, ale nie za ciebie. Ja się będę za ciebie modlił, a ty sobie będziesz patrzył w telewizor. O, dziękuję bardzo. Rozumiesz to? Mogę się modlić z tobą, mogę się modlić o ciebie, ale za ciebie tego nie będę robił. Bo każdy sam musi tutaj o to dbać. Dlaczego? Jest ten sam jeden pośrednik, który ma szeroko otwarte ramiona. Jezus Chrystus, nasz Pan, Zbawiciel. Droga jest otwarta szeroko przed tron Ojca. Wejdź na nią. Ok? Tak właśnie jest. A więc nie ma żadnych przeszkód. Bóg nie jest zagniewany. Mamy prawdziwe z Nim pojednanie. Co za tym idzie, Bóg daje zawsze swoim dzieciom pełny pokój. Nie wiem, jak było teraz w tym przypadku, kiedy modliliśmy się wcześniej o przyjęcie Jezusa, ale przynajmniej w tym, gdzie ja się modliłem, odczułem, że osoba otrzymała pokój. Dobrze odczułem, siostra?
Otrzymałaś pokój do serca w czasie modlitwy? Do ciebie tak? Otrzymałaś. Kiedy ja oddałem serce Jezusowi, pierwszą rzeczą, jaką otrzymałem, był pokój i pewność tego, że już między mną a Bogiem nie ma żadnych przeszkód. I ten pokój trwa do dzisiaj w moim sercu i to jest cudowne. A więc Bóg nas w pełni i prawdziwie z sobą pojednał i nas usprawiedliwił. To znaczy odsunął od nas wszystkie nasze grzechy i On więcej tych grzechów nie wspomnie. I to jest cudowne, że nie będę musiał stać przed tronem Bożym i się wstydzić za swoje grzechy z przeszłości, bo Bóg obiecał, że tego nie wspomnie, ponieważ przykrywa je wszystkie krew Jezusa Chrystusa. I to jest cudowna rzecz. Kolejnym błogosławieństwem w tym pakiecie zbawienia jest uzdrowienie ducha, duszy i ciała. I musimy o tym wiedzieć, że jako Boże dzieci, jako ci, którzy należą do Niego, mamy możliwość zawsze przechodzić o to, aby Pan nas dotykał, naszego ducha, naszej duszy i naszego ciała. Uzdrowienie jest w tym pakiecie. Jest wiele fragmentów biblijnych, które pokazują nam, że to jest dar zbawienia, o który możemy zabiegać, o który powinniśmy zabiegać, który jest dla nas. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Inny fragment, Ewangelia Marka, 16 rozdział 17-18. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To jest dla nas dane w zbawieniu. Pamiętam, jak jakiś czas temu w zborze ten fragment cytowałem z pamięci i zachęcałem ludzi do wyjścia do modlitwy o uzdrowienie. I dzisiaj też zakończymy takim wezwaniem, aby przyjść po uzdrowienie nie tylko duszy, ale także i ciała. Będziemy się o to modlić. Dobrze? Będziemy się o to modlić, ponieważ chcemy też doświadczać tych rzeczy, które Bóg nam dał. I pamiętam, jak po tym nabożeństwie, kiedy ludzi wezwałem do przodu, aby wyszli, ktoś do mnie podszedł i mówi tak: pastorze, a czego mamy kłaść chorych na ręce? A czemu tak pytasz? Bo brat powiedział, że będą chorych kłaść na ręce, a ci uzdrowieją. Przekręciłem słowa, nie? I mnie naprawdę tak powiedziałem? Mówi tak, no chodziło mi o to, że będziemy na chorych kłaść ręce, a nie chorych kłaść na ręce. Także dzisiaj będziemy kłaść ręce na chorych, ale nie będziemy was kłaść na podłogę. Okej? Chyba, że coś pod mocą Bożą padnie. Okej. List Jakuba, tak byłoby dobrze, nie? List Jakuba, 5 rozdział, 14-15. Zobaczmy. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. To jest w bogactwie zbawienia. Możemy to dzisiaj wziąć przez wiarę. Trzeci list Jana, werset 2. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak się dobrze ma dusza twoja. Bóg chce, abyśmy byli i zdrowi i na ciele, i na duszy. I oczywiście w niektórych sercach są pytania. No a co z tym, kiedy ja choruję? Wiecie co? Choroby się zdarzają. Dlatego, że my żyjemy w upadłym świecie i ponosimy nieraz skutki różnych rzeczy, nie zawsze od nas zależnych, i choroby się zdarzają. Ale to nie zmienia faktu, że wolą Bożą jest nasze uzdrowienie. Dlatego powinniśmy się o to modlić. Biblia mówi w Księdze Psalmów, nazywa Boga Bogiem lekarzem, naszym lekarzem. Jahwe Rafa. Pamiętamy tutaj w Bożym Słowie napisane jest, że ja, Pan, Twój lekarz. Zachęcam, abyśmy przychodzili. Oczywiście od razu powiem, że nie jesteśmy panami nad uzdrowieniem, bo to nie my uzdrawiamy, ale to czyni Jezus. To czyni Pan.
I nieraz jest tak, że ktoś nie jest uzdrowiony, ale to nie znaczy, że nie powinien modlić się i oczekiwać Bożego działania. Ja tak wierzę. Tak wierzę, że właśnie Bóg przychodzi jako uzdrowiciel i ma to dla nas. Ma to dla nas. A więc widzimy, Bożą wolą w tym pakiecie jest nasze zdrowie. Jeszcze jedna rzecz w tym pakiecie, oczywiście pewnie jest ich więcej, ale najważniejsza dla mnie, uważam, to jest życie wieczne. Wiecie, powiem wam, że nie wiem, ja mam takie odczucie od pewnego czasu, że zwiastowanie w kościołach o życiu wiecznym przestało być takie pociągające. Takie jakby straciło moc swojej zachęty, dlatego że w wielu kazaniach, w wielu nauczaniach jest tak, że skupiamy się tylko na tym, co jest tutaj. Jezus nam tutaj pomaga, tutaj z nami jest, tu nam błogosławi. Natomiast kiedy patrzę do Ewangelii, to widzę, że cały czas wierzący są odsyłani do wieczności. Celem jest życie wieczne, celem jest ojczyzna w niebie, celem jest to, aby być z Panem. I to dawało siłę wierzącym do tego, że przechodzili przez prześladowania. My niestety wchodzimy, jesteśmy w Europie, która jest materialistyczna, która jest skupiona na człowieku, na jego dobru, na jego zachciankach. I ten duch się wkrada do zborów, do nauczania i gdzieś jakby zapominamy o naszym prawdziwym celu. No a z drugiej strony, jak nam tutaj tak jest dobrze i wygodnie, to trochę tak szkoda za szybko odejść. Nie? I to gdzieś drąży nasze serca. Natomiast życie wieczne jest naszym celem, prawdziwym celem. Biblia mówi, że kiedy zobaczymy to, co Bóg dla nas przygotował, to będzie tak wspaniałe, że to wszystko będzie z przeszłości, to będzie tylko marnością, będzie nic niewartym śmieciem. O tak, dokładnie, ten fragment. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nie wszystkim, tylko tym, którzy Go miłują, a więc Jego dzieciom. A więc zobaczcie, potrzeba nam takiej perspektywy. Nasz sens naszego życia jest jakby poza tym życiem. List do Koryntian, 15 rozdział, mówi o tym, że jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy jacy? Najbardziej pożałowania godni. Tak jest. Gdzie patrzymy? Celem jest wieczność. Ta wieczność się rozpoczyna w chwili nowego narodzenia i Pan nas prowadzi. I to, co jest niezwykłe, to, że kiedy mamy to w swoim sercu, Bóg daje nam jeszcze jedną niezwykłą rzecz. Daje nam pewność zbawienia. A więc wiem, gdzie idę. Wiem, kto na mnie czeka. Dlatego chrześcijanie umierają trochę inaczej niż wszyscy inni. Ponieważ wiedzą, że życie nie jest to na ziemi, nie jest największą wartością. Że jest większa wartość, jaką jest życie wieczne. Kilka lat temu, właściwie to już będzie prawie pięć będzie lat, mój tato zmarł na raka. Miał 67 lat i kiedy zdiagnozowali jemu chorobę, lekarze dawali mu 3 miesiące życia. I wtedy z braćmi, żeśmy stanęli do takiej modlitwy o tatę, modliliśmy się. Tato przeżył rok czasu, ale ten rok był niezwykły, rok zamiast 3 miesięcy. Rok był ten niezwykły, ponieważ w tym czasie jak nigdy wcześniej mogliśmy się do siebie bardziej zbliżyć. Braliśmy tatę na różne krucjaty ewangelizacyjne, na uzdrowieńcze. Tato przyjął do serca Pana Jezusa, co było dla mnie wielkim cudem, ale niestety odszedł. Nie został uzdrowiony, odszedł. Ale powiem wam, że sposób, w jaki odchodził, był niezwykły. Akurat mnie wtedy nie było w domu, mama mi to przekazała. Mama jeszcze nie jest nawrócona niestety. Mam nadzieję, że się nawróci, ale ona była tego świadkiem. I mówi tak, słuchaj, kiedy tato odchodził, to w pewnym momencie jego twarz bardzo rozjaśniała. Mówi, jego przygasłe oczy stały się tak zielone, jak go znałam w młodości. I mówi, wiesz, i tak się dziwnie z taką twarzą rozpromienioną się patrzył tam w róg ściany. Ciekawo dlaczego. I mówi, mamo, on jest zbawiony. Pan po niego przyszedł. Dlatego taki był rozpromieniony. Rozumiecie to? On po prostu przeszedł ze śmierci do życia. Tak, do życia.
Na twarzy był pokój, była radość. To jest chrześcijański sposób odchodzenia z tego świata. Mamy pewność w naszych sercach, że należymy do Pana i nie musimy się bać. Jezus, Biblia mówi, złamał strach przed śmiercią. A więc kiedy się jeszcze boisz, jeżeli masz coś, myślę, że dzisiaj będzie czas, aby się z tym rozprawić. Biblia mówi, że przez ten lęk przed śmiercią diabeł trzyma ludzi w niewoli. List do Hebrajczyków o tym mówi. A więc zobacz, kiedy jesteś w Panu, kiedy jesteś zbawiony, to życie, ono tu się kończy, ale tak naprawdę trwa dalej. Przechodzimy ze śmierci do życia, do nowego życia. W jaki sposób ten pakiet zwany zbawieniem uruchomić? Jest tylko jeden. Pamiętacie, co trzeba zrobić, kiedy dostajecie nową kartę do telefonu i wkłada się do telefonu? Co trzeba wpisać? PIN kod, tak? 4 cyfry. Ten kod ma 5 liter. Nazywa się wiara. Wiara. To wszystko działa przez wiarę. A więc wierzysz Bożemu Słowu, że jest całkowicie prawdziwe. Bóg tak powiedział i tak jest. Z moim teściem mam ciągle co jakiś czas problem, ponieważ on jak się tak troszeczkę ożywi, przychodzi i mówi, jak to możliwe, żebyście wy mówili, że macie pewność zbawienia. Tego nikt nie ma. Ja mówię, no nie wiem, no ale ja mam. Ale jak to? To jest spycha. No jak tak można mówić? A ja mówię, ale ja nie mówię spychy, ja mówię tylko z Biblii. To wam napisałem, pierwszy list Jana, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jest to dar od Boga. Duch Święty w sercach naszych poświadcza, że synami Bożymi jesteśmy, tak? To Duch Święty poświadcza tę prawdę, że jestem pewien swego zbawienia i nie jest to wynoszenie się nad nikogo, ale to jest stwierdzenie faktu, to jest owoc przebywania Ducha Świętego w nas. Bóg tak powiedział, ja temu wierzę. I amen. A jak ktoś mówi, że nie ma pewności, no to prawdopodobnie nie ma. Może zrobić coś, żeby to mieć. A więc widzimy, że wiara sprawia, że te rzeczy zaczynają działać. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset, co mówi? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i co? I nagradza tych, którzy Go szukają. Tak na marginesie, zrobię krótką odskocznię do swojej przeszłości. Jak w tym świetle tego wersetu wyglądają tak zwane sakramenty w Kościele katolickim? Nie wiem, czy wiecie, według tej teologii one działają same z siebie. Mocą samego sprawowania obrzędu coś się dzieje. W szczegółach, dla przykładu. Jestem księdzem, odprawiam mszę, nie wierzę, że tam jest jakaś przemiana. Ty jako katolik nie wierzysz, że tam coś się przemieniło, ale ja daję ci opłatek i wszystko działa. Prawie że magicznie. Chrzest niemowląt. Dziecko nie wie, co się dzieje, polewają, posmarują, zbawiony. To tak nie działa. Dlaczego? Co mi ten werset? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto do Niego przystępuje, musi uwierzyć. To wszystko jest aktywne, działa, funkcjonuje, jeżeli jesteś człowiekiem wiary. Przyjmujesz wiarą te rzeczy. I kiedy mówię o wyznaniu wiary, nie mam znowuż na myśli takiej formułki. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Tu nie chodzi o jakieś credo. Wiecie, co znaczy wyznawać wiarę? Wyznawać słowo? W języku greckim jest takie słówko homologein. W języku polskim jest homologacja. Kto ma auto z gazem, to wie, o co chodzi. Musi mieć baniak homologowany. A homologein znaczy mówić to samo. I kiedy ja wyznaję wiarę, to znaczy mówię to samo, co Bóg mówi w swoim słowie. Zgadzam się z Nim. Amen? A więc jeżeli Bóg mówi, jesteś Bożym dzieckiem, to ja wyznaję wiarę tak. Jestem Bożym dzieckiem. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Zgadzam się z Nim na ten temat. A więc kiedy ogłaszamy wiarę, kiedy wyznajemy wiarę, to na głos zgadzamy się z tym wszystkim, co Bóg o nas powiedział. I chciałbym teraz zrobić z wami takie wspólne wyznanie wiary na podstawie tego, co Biblia mówi. I teraz wszystkie Boże dzieci, proszę, aby za mną powtórzyły te wyznania biblijne,
które są zawarte w Biblii i to jest nasze credo, to jest nasze wyznanie wiary, ok? Po pierwsze, zaraz poczekajcie jeszcze, po pierwsze wierzę w to, że jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. I teraz powtórzcie za mną. Jestem ożywiony w moim duchu. Jestem ożywiony w moim duchu. O tym mówi list do Efezjan 2, od 1 do 5. Po drugie, jestem obmyty, uświęcony i usprawiedliwiony. Jestem obmyty, uświęcony i usprawiedliwiony. Wierzysz to, co mówisz? Chwała Bogu, to możemy dalej mówić. Jestem nowym stworzeniem. Jestem wyrwany z mocy ciemności. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem błogosławiony i nie mogę być przeklęty. Jestem więcej niż zwycięzcą. Niewspaniałe Boże Słowo, to wszystko jest napisane w Biblii. A więc zachęcam Cię, abyś sobie takie miejsca wypisał i je powtarzał. Bo słowo jestem, to jest Twój teraz obecny stan, kiedy jesteś w Chrystusie Jezusie. Po drugie, mam to, co Biblia mówi, że mam. Mam przebaczone grzechy. Mam pokój z Bogiem. Mam życie wieczne. Mam wszelkie błogosławieństwo. Mam moc doświadczenia i znoszenia przeciwności. Kiedy jesteś w Chrystusie, to wszystko masz. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, które fragmenty, później mogę podać, sobie zapiszecie. Bo wszystkie z nich to są wzięte słowa z Biblii. I jeszcze jest jedna kategoria rzeczy, które mamy w zbawieniu. Mogę uczynić to, co Biblia mówi, że mogę. I teraz posłuchajcie. Pierwsze. Mogę dokonywać zmian przez modlitwę. Mogę mówić do gór i problemów. Mogę uzdrawiać chorych. Mogę wypędzać demony. Mogę żyć w zwycięstwie. Wierzysz w to? Oddajmy Bogu chwałę za to. Halleluja. Halleluja, Jezus. I teraz tylko jeszcze jedna rzecz. Zacznij to czynić. Zacznij w tym żyć. Zacznij chodzić w bogactwie zbawienia. Ciesząc się społecznością z Bogiem, ciesząc się spojednaniem z Nim, ciesząc się Jego bliskością i radując się tym, co otrzymaliśmy od Niego. To jest nasz autorytet dany Bożym dzieciom. Więc możesz mówić o tych rzeczy i jesteś zwycięzcą. I jeszcze kilka słów na temat tego, że powinniśmy znać strategię wroga. A więc Biblia mówi, i to sobie raz może otworzymy, list do Efezjan, rozdział 6. Jest tutaj opisana chrześcijańska zbroja, a tak naprawdę tutaj chodzi o naszą postawę wobec ataków mocy ciemności. Werset 10 mówi tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. A więc jaka jest tutaj myśl? Nie podchodź do walki duchowej, jeżeli najpierw się w Bogu nie umocnisz i nie będziesz chodził w Jego mocy. W jaki sposób chodzi w Jego mocy? Przed chwilą to robiliśmy. Wyznawaj Boże Słowa nad swoim życiem. Mów to, co możesz według Bożego Słowa, kim jesteś według Bożego Słowa. Mów te rzeczy. Wyznawaj to na głos. Mów to na głos, bo wtedy zgadzasz się z tym, co Bóg powiedział o tobie. Co masz, kim jesteś i co możesz. A więc pierwsza rzecz. Trwanie w społeczności z Bogiem. Po drugie, Biblia mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. Jak wam się wydaje, kiedy jest zasadzka idealna? Kiedy wchodzisz, nie wiesz, że wchodzisz i coś cię napadło, tak? Nie spodziewa się, tak dokładnie. A więc zasadzka to jest takie miejsce, gdzie nie przypuszczasz, że będzie jakiś atak, a on jest. A więc Biblia mówi, że diabeł takie zasadzki będzie zastawiał. I taka jedna myśl, jeżeli chodzi o te zasadzki. Słuchajcie, z doświadczenia wiem, duszpasterskiego i swojego własnego, że diabeł działa w pewien schematyczny sposób
I najczęściej próbuje uderzać tam, gdzie są nasze słabe punkty. A więc tam, gdzie przegrywałeś w swoim życiu, tam spodziewaj się ataku. A więc jeżeli twoim problemem jest alkohol, to prawdopodobnie diabeł cię będzie właśnie tutaj próbował uderzyć, z tej strony, stwarzać różne okazje, możliwości. Jeżeli miałeś jakiś inny problem, tam będzie szedł atak, bo on wie, że to jest twoje słabe miejsce. W jaki sposób zabezpieczyć słabe miejsca? Trzeba je obwarować. A więc na przykład, jeżeli ja nigdy nie miałem problemu z alkoholem, to diabeł raczej mnie nie będzie atakował w tym miejscu, bo tak naprawdę mi to tam lata to. Czy jest, czy nie jest. Ale ktoś, kto miał z tym problem, tam będzie uderzany. Tam będą jakieś sytuacje, jakieś nagle skądś się koledzy znajdą. Nagle ktoś coś będzie chciał od ciebie. Jakaś impreza. Nagle będą okoliczności. Musisz być w tym czujny. Rozumiesz? Gdzie był twój słaby punkt? Tam na pewno przyjdzie atak. I zobaczmy. 12 werset mówi tak, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli nie z ludźmi. Ludzie są tylko narzędziami często w rękach mocy ciemności, ale prawdziwym przeciwnikiem jest właśnie jest szatan, władze tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Dlatego Biblia mówi, weźcie całą zbroję Bożą, 13 werset, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Co mi ten werset mówi? Złe dni przyjdą. Musisz o tym wiedzieć. Ale Biblia mówi, że w tych złych dniach masz szansę, masz możliwość, możesz stawić opór i się ostać. Kiedy? Kiedy będziesz chodził w mocy Bożej i będziesz się w Panu umacniał. Rozumiesz? A więc nie dziw się, że kiedy wrócisz do domu, będzie nagle jakaś presja. Nagle coś się będzie działo. To nic dziwnego, to wszystko jest okej, tak właśnie jest. Ale kiedy ty jesteś przygotowany na atak, możesz stawić opór w dniu złym. I Biblia mówi, stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Pierwsza rzecz, dzisiaj czy tam jutro, kiedy stąd wyjedziemy, podejmij decyzję, że będziesz chodził w pasie prawdy. Że drogę kłamstwa odrzucisz. Chodź w prawdzie. Po drugie, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Tu nie chodzi o naszą sprawiedliwość, tylko o sprawiedliwość Jezusa. On nas okrył zbawieniem, Biblia mówi, jak szatą i teraz Jego sprawiedliwość nas chroni. A więc znowuż, to pokazuje moją bliską relację z Panem. Dalej, obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Mów często, co Jezus dla ciebie zrobił. To jest najlepszy sposób ewangelizowania. Ludzie nieraz myślą tak, a ja jeszcze tam nie znam wszystkiego dobrze z Biblii, nie wszystko przeczytałem. Co ja powiem? Powiedz swoje świadectwo. Dzisiaj były świadectwa, byliście tym zbudowani, bo to jest pierwszy oręż naszej ochrony. Nie wszystko wiem, no trudno, na kto wszystko wie. Ale wiem jedno, bo to byłem martwy, a żyję. Pamiętacie tego ślepego, co Jezus zdrowił? Jak go tam męczyli faryzeusze? No ale jak cię uzdrowił? No ale jak to się stało? A to ty naprawdę byłeś ty? Może jakiś twój podobny do ciebie człowiek? No ja nie wiem. Wiem jedno. Nie widziałem, a widzę. Rozumiesz? Wiem jedno. Byłem niezbawiony, mam pokój z Bogiem. Byłem jedno. Byłem alkoholikiem, jestem wolny. Wiem jedno. Byłem księdzem, jestem wolny. Rozumiesz? Wiem jedno. Wiem, co Jezus zrobił dla mnie. Tak na marginesie wam coś powiem. Dzisiaj miałem postanowienie nic nie mówić o swojej przeszłości, ale wygadałem się, trudno. Wiem jedno, to jest to, czego ty się trzymasz. Trzymaj się prawdy. Trzymaj się tego, co Jezus, co Bóg dla ciebie zrobił. To jest nasza odpowiedź, to jest nasza reakcja. Trzymaj się prawdy. Widziałem taki kiedyś, ja teraz jestem w ogóle na etapie już od kilku lat, na etapie różnych bajek dla dzieci i filmów, bo ciągle z którym dzieckiem to oglądam. Widziałem taki właśnie film o kapitanie Hooku i dzieci Piotrusia Pana. To taka jakby kontynuacja. Bardzo fajny film z Robinem Williamsem chyba to było. Miesza o to. I tam jest taka fajna scena. Otóż dzieci kapitana Pana Piotrusia, który nie wiedział, że jest Panem Piotrusiem, bo już tam wydoroślał, jego dzieci porwał kapitan Hook na swój statek. I zaczął te dzieci atakować w taki sposób, że mówi, tatuś was jest zły, niedobry, nie kochał was, a ja was teraz kocham i tak dalej. Zaczął robić im wodę z mózgu. I tam było dwoje dzieci. Był chłopczyk i była dziewczynka. I chłopczyk zafascynował się tym kapitanem Hakiem.
Wiecie? Ubrał się tak jak on chodził, ale dziewczynka była inna. Mówi, nie, to nieprawda. I jest taka fajna scena w tym filmie, kiedy wszyscy ci piraci próbują tą dziewczynkę jakoś tak przytłoczyć, a ona trzyma się takiego słupka tam na statku, tak mocno się go chwyciła i zaczęła śpiewać piosenkę o swoim tatusiu. I tak wszyscy się zasłuchali, tak? Zasłuchali się na tę piosenkę, przepraszam. I zaczęli płakać. Coś się w nich obudziło. Wiecie co? Ta dziewczynka trzymała się prawdy. Ja wiem, kogo się trzymam. Mogą mi mówić, że zbłądziłem, że jestem głupi, że nie wiem co, że coś... To jest nieważne. Wiem, komu zaufałem. Rozumiesz to? Bo na końcu się okaże, kto zwycięży. Wiesz, ten dzień przyjdzie, kiedy Pan powróci, a my razem z Nim chwalę. I wielu będzie zdziwionych, ale sorry, za późno. Trzymaj się prawdy. Trzymaj się prawdy. Prawda jest taka, jaką przed chwilą żeśmy wyznawali. Jesteśmy w Jezusie, w Nim mamy zwycięstwo, będziemy Mu ufać. On jest naszym Panem. I przejdziemy wszystkie rzeczy. A więc to jest głoszenie Ewangelii. Mów, co Jezus zrobił dla ciebie. I 16 werset. Przede wszystkim, czyli na pierwszym miejscu, weźcie tarczę wiary. Na czym polega używanie tarczy wiary? Napisane jest w Bożym Słowie. I ja się tym będę zasłaniał. Mam przebaczone grzechy. Bóg mnie kocha. Nie jestem przeklęty. Jestem pod Jego błogosławieństwem. On jest moim Ojcem. Tym się będę zasłaniał, jak tarczą, rozumiesz? I ta tarcza gasi wszystkie pociski złego. To jest coś, co mnie broni. Tarcza wiary. Później przyłbica zbawienia. A więc przekonanie, że należy do Boga. I miecz ducha, którym jest Boże Słowo. To jest nasze uzbrojenie. Chodź w tym, tego się trzymaj i będziesz zwycięzcą. Jest to możliwe w mocy Ducha Świętego. Jest to możliwe, kiedy trwamy w Panu, umacniamy się w Nim i w Jego potężnej mocy. Tą Jego potężną mocą jest cudowny, wspaniały Duch Święty. I pamiętaj, On zawsze jest przy tobie. Zawsze. Nie jesteś przegranym człowiekiem, jesteś zwycięzcą. Wyznawaj to, idź za tym, a zobaczysz zmiany. Amen.